Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski likwiduje rosyjski konsulat generalny w Poznaniu i odgraża się, że dalsza eskalacja działań dywersyjnych inspirowanych przez Kreml na terenie naszego kraju może zakończyć się wydaleniem ichniejszego ambasadora. Chodzi o akty sabotażu, takie jak podpalenia i inne rodzaje dywersji. Rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdza, że sama likwidacja placówki w Polsce spotka się z bolesnymi retorsjami, no a decyzję w tej sprawie postrzega jako kolejny wrogi krok władz w Warszawie. Radosław Sikorski, pytany przez dziennikarzy, czy jest to nasze ostatnie słowo, dodał we wtorek, że jeżeli akty dywersji ze strony Rosji będą się w Polsce powtarzały, nie można wykluczyć odesłania rosyjskiego ambasadora, zaznaczając, że jeżeli Polska podjęłaby taki krok, no to Rosja zachowa się w identyczny wobec nas sposób. Czym jest w języku dyplomacji wydalenie ambasadora? No, wydalenie ambasadora, rzecz jasna, jakiegoś kraju z zajmowanej przez niego placówki. To wyjaśniła jeszcze w kwietniu tego roku na antenie Radia Tok FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która pomiędzy rokiem 2014 a 2016 pełniła rolę ambasadora Polski w Federacji Rosyjskiej. No chyba wie, co mówi. Odniosła się wówczas do haniebnych słów Jakowa Liwnego, szefa placówki dyplomatycznej kraju położonego w Palestynie, a którego nazwy nie wolno nam wymawiać, a urzędującego w Warszawie. Gdy rozgorzała dyskusja na temat podziękowania mu za jego obecność nad Wisłą, powiedziała: oczywiście wydalenie ambasadora to jest broń atomowa, bo to nie jest pozbycie się tego konkretnego człowieka, tylko bardzo fundamentalny krok dyplomatyczny, który stawia pod znakiem zapytania relacje dyplomatyczne pomiędzy krajami. Można użyć tej bomby atomowej, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. No, jak widać, czasem jest, a czasem nie jest. Wszystko zależy od tego, jak zadamy sobie pytanie. A właściwe pytanie, zawsze jedyne właściwe pytanie, które powinno poprzedzać każdy nasz ruch, brzmi: po co? Pewnie jest coś, co wie polski MSZ, czego my, szaraczki, nie wiemy. Każda agresja wobec nas powinna zakończyć się odpowiednią reakcją. Lecz czy ta podejmowana obecnie przez szefa polskiej dyplomacji jest odpowiednia? Nie wiem. Nie jestem dyplomatą. Natomiast myślę, tak jak wielu z was, że potrafię połączyć ze sobą kilka wyraźnych kropek i robię to nie dlatego, że lubię, tylko że obraz powstały w wyniku tego połączenia będzie decydował również o mnie, o mojej rodzinie i o Polsce. I jest tu coś dla mnie niezrozumiałego. Może Radosław Sikorski wie, co święci się w najbliższej przyszłości, że w jakiś tam sposób chce zapobiec ponownemu połączeniu gospodarczemu Rosji z Niemcami, no i pokazuje w ten sposób, że Polska jako kraj NATO stanie temu porozumieniu ością w gardle. A może nie ma w tym żadnej przenikliwości, lecz jedynie wielka prośba Stanów Zjednoczonych. A może Niemcy już skreśliły starego dziadka Bidena i za pomocą własnych wyliczeń przewidują, że bardzo realnie Trump może dojść do władzy, który natychmiast zmieni politykę amerykańską i przekieruje ją na poziom deeskalacyjny, łącznie z wycofaniem części wojsk amerykańskich z tej części Europy. Berlin nie będzie jednak oglądał się na nic. Nigdy się nie oglądał. No może poza jednym razem, gdy tego feralnego dnia okrążeni ze wszystkich stron musieli wycofywać swoje wojska spod Stalingradu. Zdaje się bowiem, że ostatnie spotkanie w Berlinie, w którym poza przywódcą Niemiec wzięli udział prezydent Stanów Zjednoczonych, Francji i premier Wielkiej Brytanii, zbliża Europę i świat do zakończenia konfliktu pomiędzy Moskwą a Kijowem, no i czasowego uspokojenia nastrojów. A to oznacza, że komuś bardzo zależy na ponownym uruchomieniu europejskiej machiny gospodarczej i przywróceniu jej do pełnej funkcjonalności za pomocą taniego rosyjskiego gazu. Pismo nosem zwęszyli chyba też Finowie, no bo w tym tygodniu głos zabrała minister spraw zagranicznych Elina Veltonen, wzywając Niemcy do uświadomienia sobie realnego zagrożenia ze strony Rosji. No z tym, że Rosja dla Niemiec nie jest żadnym zagrożeniem, ale jest partnerem gospodarczym. A sam Berlin stracił już na tej wojnie, jak mawiam, od dłuższego czasu i przypominam, 200 miliardów euro, a szacuje się, że do końca roku kwota ta może być o 100 miliardów większa. Skąd takie pesymistyczne wyliczenia? No, zaprezentował je prezes niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych Marcel Franzscher w rozmowie z dziennikiem Rheinische Post. Niemcy poniosły ogromne straty w związku z trwającą wojną w kraju, którego nazwy nie wolno wymawiać. Eksperci wyliczyli je na co najmniej 200 miliardów euro. Prawdopodobnie jednak znacznie przekroczą tę kwotę. No ale nie. Jak myślicie? No nie może chyba chodzić o zwykłą gospodarkę przecież.
Politycy Zachodu nie poświęciliby ideału humanitaryzmu, jedności wewnątrz sojuszu i samej Unii na ołtarzu wypchanym euro czy tam dolarami. Czy się mylę? W przemówieniu w Bundestagu, które odbyło się 16 października tego roku, kanclerz Scholz na pytanie, czy będzie rozmawiał z rosyjskim prezydentem, odpowiedział: tak, również tak. W ten sposób wyraził otwartość na bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem na temat zawarcia, jak to określił, sprawiedliwego pokoju. No chyba nie trzeba tutaj dodawać, że sprawiedliwość w tym przypadku jest figurą retoryczną i że nie wszyscy rozumieją ją tak, jak chciałby to na przykład prezydent Zełenski. Sprawiedliwość w polityce będzie bowiem taka, jaką się wypracuje, a nie taka, jaką jest naprawdę. No to smutne, ale po tylu wieków doświadczeń Polacy nie zdążyli jeszcze się tego nauczyć. My najsprawiedliwiej przecież potraktowani w dziejach. Dlaczego, gdy wielcy gracze zaczynają głośno mówić o deeskalacji i pokoju, my postępujemy zgoła odmiennie? Gdy kanclerz Scholz namawia do zakończenia wojny i razem z prezydentem Załęskim blokują nasz udział w ostatniej berlińskiej konferencji, Polska swój kurs wobec Rosji zaostrza. To ciekawe pytanie. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam wykluczenie Polski z możliwości współdecydowania o zakończeniu wojny. Ktoś zapyta, dlaczego mielibyśmy w ogóle zostać dopuszczeni do stołu w Berlinie? No, może dlatego, że jesteśmy największym państwem NATO w tej części Europy? Bo nasza wschodnia granica jest granicą Unii i Paktu Północnoatlantyckiego? Bo dużo zaryzykowaliśmy, ściągając na siebie uwagę i nienawiść Putina? Bo jako jedni z nielicznych od kilkunastu lat wypełniamy założenie o przekazywaniu 2%, bo teraz to już prawie 4% PKB na obronność? Bo udostępniliśmy dla potrzeb tej wojny na prośbę Amerykanów swoje terytorium? Bo rozdaliśmy, co mieliśmy na wschód? Bo realnie możemy być zagrożeni? Przez prowadzenie przecież takiej, a nie innej polityki na prośbę Zachodu. Bo chcemy gwarancji bezpieczeństwa, które będą tam zapadały, czy też już zapadły? O, bo jesteśmy przecież jedną rodziną państw Zachodu. Bo jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czy to już nie działa? A może nigdy nie działało? Witajcie i czujcie się jak u siebie, no bo jesteśmy jeszcze u siebie. Dziękuję, że decydujecie się wspierać moją czuwajową aktywność. Wszystkie moje działania mogą być podejmowane dzięki waszemu zaangażowaniu, dlatego jak zwykle kłaniam się w pas każdemu z was, a szczególnie mecenasom tego społecznego projektu. Bez was to wszystko nie byłoby możliwe. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie pomóc w mojej aktywności w ten właśnie sposób, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to co wspólnie tu robimy ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Jakże smutna zdawała mi się zawsze piosenka punkowego zespołu Bunkier, która idealnie przedstawia historię małżonków, zwykłych Polaków, Henryka i Czesławy, którzy prowadząc proste życie po ciężkim dniu pracy, zastanawiają się, dlaczego wygląda ono tak, a nie inaczej. Posłuchajcie fragmentu tej historii, szczególnie zwracając uwagę na końcowe przemyślenia pani Czesławy. I zadajcie sobie pytanie, czy to nie jest przypadkiem alegoria naszego całego państwa. Ta historia zaczyna się o 5 rano, kiedy ruski budzik budzi Henka z Czesławą. Swoją twarz pan Henio goli zawsze w ciszy, ze skupieniem, tą maszynką, co pamięta Boże Narodzenie. Na przystanek zapodaje krokiem sztucznie wymuszonym, byle tylko nie zapomni patelni dla żony, w smrodzie tanich papierosów marzy wciąż przed świtem, jeszcze tylko 10 lat i zostanę emerytem. Nie ma bata, gdy naprawić trzeba kawałek autobusu, nie przypadkiem go wołają mistrzem Henkiem z PKS-u. A po pracy powrót zawsze zakrapiany, ze znużeniem.
potem chwila przy obiedzie, taka z ciszą i jedzeniem. I z Czesławą cicha mowa o globalnym ociepleniu, Andrzeju L. w krawacie, o hodowli reniferów. A wieczorem chwila marzeń, taka sama jak przed świtem. Jeszcze tylko 10 lat i zostanę emerytem. A wieczorem, kiedy chwila ciszą swą dopada, nieciekawe tak to życie, mówi do Henika Czesława. Może w którejś chwili życia cośmy, Henio, przeoczyli? Może coś się wokół działo, a myśmy tego nie widzieli? Czy ostatnie lata z życia naszego kraju nie przywodzą wam na myśl podobnych wniosków? Siedzimy w tym naszym polskim domu, zajmujemy się bzdurami, wyobrażeniami o świecie, mamy płytkie marzenia, zabijają w nas siłę do ekspansji i wprawdzie zdajemy sobie sprawę, że dookoła zachodzą pewne procesy, których nie potrafimy albo nie chcemy nazwać i zamiast podjąć próby zmiany, przynajmniej naszego nastawienia do życia, no to w ciszy tykania ruskiego zegarka rozprawiamy o rzeczach nieistotnych, o Andrzeju L. w krawacie, czyli o kolejnym polityku, który pojawił się na scenie, o jakiejś hodowli reniferów, która kompletnie nie ma znaczenia dla naszego życia, odbywa się hen tysiące kilometrów na północ. Jedyna nasza konstatacja to zdanie sobie sprawy z tego, że dobrze nie jest. Może w którejś chwili życia cośmy, Henio, przeoczyli, może coś się wokół działo, a myśmy tego nie widzieli. Tymczasem obudziła się masa ekspertów, która onegdaj od świtu do nocy w radiach i telewizjach przez ostatnie prawie 3 lata opowiadała niestworzone historie nadwiślańskim naiwniakom o rychłym upadku mocarstwa atomowego, jakim jest Rosja. Ćwierć inteligentni dziennikarze, pozbawieni krytycyzmu, nie potrafiący zadawać trudnych pytań, nie mający często podstawowej wiedzy o tematach, które podejmują, infekowali swych odbiorców teoriami nie mającymi podstaw innych niż emocjonalne. Większością tych próżnych analiz można dziś sobie po prostu podetrzeć tyłek. Czy Rosja ma się na tyle źle, tak jak nam mówiono, jest w tak fatalnej kondycji, że zamiast występować przeciwko niej, uderzać kolejnymi sankcjami, kraje Zachodu chcą się jednak dogadać? Z kim się należy układać w relacjach? W relacjach pomiędzy państwami. Z tymi, co są słabi? Czy z tymi, którzy mają na tyle siły, że rozmawiać z nimi trzeba? No bo okazuje się, że 3 lata zapewnień o słabości rosyjskiego agresora nie wpłynęły na jego kondycję gospodarczą i pozycję międzynarodową. I żeby była jasność, bo zawsze to zaznaczam, w naszym interesie jest Ukraina poza Unią Europejską i NATO. Ukraina, która nie jest w stanie zagrozić nam gospodarczo, chociażby wypychając nas z naszej pozycji na rynkach rolnych. Ale nie jest też w tym interesie Rosja na tyle silna, aby ponownie ponad naszymi głowami mogła robić interesy z Niemcami. Tymczasem wszystko na to wskazuje, że porozumienie Zachodu z Rosją jest bliskie i nawet Stany Zjednoczone przy obecnej prezydenturze Bidena i Anglia przy swojej zaciekłości nie są w stanie przeforsować u Niemców swoich koncepcji. A to oznacza, że ta rura, co się słusznie popsuła na dnie Bałtyku, w 2 miesiące będzie naprawiona i znów popłynie nią płynne szczęście. No, zaraz też się okaże oczywiście, że ktoś zarobił na tej wojnie i ktoś zarobi na usuwaniu jej skutków. Że Ukraina zostanie podniesiona ekonomicznie dzięki kapitałowi zachodniemu i za kilka lat będziemy już w zgoła odmiennych relacjach, lecz tym razem konkurować z nią w wyniszczającej rywalizacji gospodarczej, którą przegramy. Słabość Rosji. Gdyby wierzyć ekspertom, to powinna już nie istnieć. A mówienie o tym głośno, zaraz po wybuchu wojny, w trakcie jej trwania, no i teraz, natychmiast wiąże się z ostracyzmem i przyklejaniem łatek agenturalności. Dla mnie to w miejscu Rosji może być Ocean Indyjski. Mówię natomiast o faktach, które niestety się potwierdzają. Tymczasem chciałbym zapytać, czy chodzi o ten kraj i tego prezydenta, który fruwa sobie po świecie i spotyka się na przyjaznych relacjach z premierem najludniejszego państwa naszej planety, czyli Indii, które to Indie, zgodnie z przewidywaniami Alliance Straits, staną się lada moment drugą co do wielkości gospodarką w regionie Azji i Pacyfiku oraz trzecią co do wielkości gospodarką na całym globie, oczekując zresztą, że ich roczny wzrost gospodarczy wyniesie średnio około 6,6% pomiędzy rokiem 26 a 30. Chodzi o te dwa kraje? Mieliśmy doskonałe spotkanie z prezydentem Putinem, pisze kilka dni temu na swoim Twitterze premier Indii. Więź między Indiami a Rosją jest głęboko zakorzeniona. Nasze rozmowy koncentrowały się na tym, jak dodać jeszcze więcej wigoru naszemu dwustronnemu partnerstwu w różnych sektorach. Pytanie, które musimy sobie nieustannie zadawać, szukając na nie prawdziwych odpowiedzi, a nie jakiegoś bajdurzenia, musi brzmieć, gdzie w tym wszystkim jest Polska? Gdzie jest nasz interes? Ile zyskamy, a ile stracimy?
Jakim państwem jesteśmy po doświadczeniu ostatnich 3 lat? Jakim narodem w końcu jesteśmy? Jakim społeczeństwem po upływie tego czasu? Jeden z pierwszych programów na kanale Marek Miśko-Czuwaj, który powstał w sierpniu bądź wrześniu 2023 roku, już wtedy stawiał pytanie, co będzie po wojnie? Ale w tamtym czasie członkowie klubu inteligencji urojonej byli na poziomie infantylnego mesjanizmu i podniecania się wielkodusznością rodaków zamieszkujących przestrzeń pomiędzy Bugiem i Odrą. Wojna tymczasem to zwykła polityka. Nie ma tu miejsca na łzy i emocje. Płakać mogą ci, których swoim działaniem taka wojna dotyka bezpośrednio. Matka może płakać, ale jak śpiewał Jacek Kaczmarski, matki zawsze płaczą. Polityk, który ma władzę, dziennikarz, który mówi do ludzi, nie powinien ulegać żadnym zniewieściałym emocjom. Liczą się konkretne działania i konkretne pytania. A dlaczego? Dlatego, że to nie są żarty. Bo jedni odpowiadają za naszą przyszłość, a drudzy za kształtowanie świadomości społecznej. Że ze słabymi nikt nie chce rozmawiać, że zdającymi się ogrywać nikt nie chce nic budować, a już tym bardziej trwałych sojuszy. Że nieporadnych się nie słucha, ale po prostu nakleja im, jak w podstawówce na plecach karteczkę z napisem frajer i kopie w tyłek. To jest tak jak z klasycznym romansem, w którym babka spotyka gościa na joggingu w lesie, zaczynają spędzać ze sobą wiele miesięcy, ten jej obiecuje, że już zawsze będą razem, ona się wielce podnieca i zakochuje. No i pewnego dnia wraca do domu, do rodziny, staje przed mężem, dziećmi i mówi, że odchodzi do gościa, co go poznała jakiś czas temu. Niszczy wszystko, co mogła zniszczyć. Cała w skowronkach, później leci do kochanka, informuje, że załatwiła już sprawę, że wszystko powiedziała mężowi, że teraz tylko nowy gach powinien spakować się i zostawić swoich. Gdy tymczasem gość od leśnej przygody rzecze: co ty, Renata, zwariowałaś? Mam dla ciebie zostawić swoje sprawy i swoją rodzinę? Wykorzystałem tylko to, na co mi pozwoliłaś, a teraz rwi, bo muszę dziecko zawieźć do lekarza. I myślę, że tak jest obecnie z Polską. Zachód i Wschód powiedzieli nam właśnie, że wprawdzie ten romans był całkiem przydatny w swoim czasie, ale jednak mezalians to poważnym ludziom nie przystoi. W czym w takim razie miałaby się przejawiać ta polska skuteczność, polski sukces? W tym, że po wszystkim powinniśmy wyjść z ugruntowaną pozycją regionalnego lidera, wokół którego gromadzą się państwa skandynawskie, bałtyckie, Europa Środkowo-Wschodnia. Tymczasem przy niewielkim stoliku wystawionym w Berlinie nie znalazło się miejsce dla naszego reprezentanta. Polityka poprzedniego oraz obecnego rządu nie umocniły naszej pozycji jako lidera regionalnego. Przyjęliśmy na siebie gniew Putina, którego w ciągu najdalej kilku miesięcy, tak przewiduje, będziemy widzieli na jednej konferencji z kanclerzem Scholzem. Tak będzie. Niemcy, odnotowując potężne straty w gospodarce z powodu braku rosyjskiego gazu i kryzysu energetycznego, jak informowała jeszcze w kwietniu ubiegłego roku Rzeczpospolita, nasi zachodni sąsiedzi odchodzą od węgla poprzez powrót do niego. No, powoływała się na dane Federalnego Urzędu Statystycznego za rok 2022, gdzie wyraźnie wskazywano, że węgiel kamienny i brunatny był najważniejszym surowcem do produkcji energii elektrycznej w Niemczech, czyli dokładnie stanowił 1/3, 33,3% energii elektrycznej wytwarzanej w tym kraju i wprowadzanej do sieci. To wszystko właśnie pochodziło z elektrowni węglowych, gdy rok wcześniej udział ten wynosił 30,2%. W tym czasie, kiedy dzieje się to w Niemczech, oczywiście tam następuje transformacja, ale dalej korzystają z węgla i nieustannie odpalają kolejne elektrownie, aby ratować swój przemysł. Więc w tym czasie polska minister klimatu i środowiska na Twitterze zajmuje się znacznie poważniejszymi tematami. Jako ministra klimatu i środowiska zwracam uwagę na to, że według wyliczeń do wyprodukowania przeciętnej bawełnianej koszulki potrzeba 2700 litrów wody. Może w którejś chwili życia cośmy, Henio, przeoczyli. Może coś się wokół działo, a myśmy tego nie widzieli, pani minister. Czy ci ludzie nie wiedzą, co dzieje się dookoła? Że dynamika zmian jest zatrważająca? Że nie tylko pociąg nam odjechał, ale że sami stoimy już na peronie? O, profetycznie Jacek Kaczmarski całe lata temu przestrzegał przed zbędnym zaufaniem do głosu pouczających nas z megafonów. Pamiętacie utwór Poczekalnia? Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz deszcz i ziąb. Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na ząb, bo nikt nie wie, kiedy człowiek znów napcha ryło.
Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc rzucamy się do wyjścia na perony. Ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom. Uprzejmie wszak ostrzegały nas. Po co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas? Ale dobrze. W Berlinie nieoczekiwanie spotykają się kilka dni temu Niemcy, Francuzi, Amerykanie i Anglicy, aby debatować o przyszłości naszej części świata. No, wprawdzie kanclerz Scholz zapowiadał buńczucznie, że grzmiał nawet z mównicy Bundestagu, że nic o Ukrainie bez Ukrainy. Ale przy stole jakoś materialnie w postaci swojego reprezentanta również jej nie było. Ale był. Z drugiej strony był, bo Ukrainę reprezentowały Niemcy. No pytanie, kto nas reprezentował? Jak myślicie, Amerykanie, Brytyjczycy? Dziś już nawet Onet pisze o tym, na co wskazywałem 2 miesiące temu. Polsko-niemieckie relacje rok po zmianie rządu w Polsce znajdują się wbrew oczekiwaniom zarówno Warszawy, jak i Berlina w niemal całkowitym impasie. Jakkolwiek nie można mówić o kryzysie, to równocześnie bardzo wyraźnie rośnie rozczarowanie, a miejscami wręcz irytacja obydwu stolic. Nie najlepsze są też relacje premiera Donalda Tuska i kanclerza Scholza. Udział Donalda Tuska w spotkaniu berlińskim, traktującym ponad naszymi głowami rzecz jasna o przyszłości regionu i relacjach z Rosją, miał zablokować osobiście Olaf Scholz w porozumieniu z Wołodymyrem Załęskim. W przypadku Niemiec takie działanie nazywa się rozumieniem polityki, pragmatyzmem politycznym, a w przypadku Ukrainy wdzięcznością. Znamy oczywiście obydwie te cechy tych dwóch narodów, tych państw, są one nierozłączne dla ich polityki, ale dlaczego nie zaprotestowali nasi przyjaciele z Anglii? Dlaczego milczał Macron? Dlaczego oburzenia, że nie ma tam Polaków, nie wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych? Przecież jesteśmy wielkim sojusznikiem, tak ważnym, tak bohaterskim i oddanym sprawie. Jeżeli prawdą jest to, co podaje niemiecka prasa w Polsce i ta niemiecka wydawana za Odrą, że relacje pomiędzy Warszawą a Berlinem uległy pogorszeniu, no to miło byłoby dla odmiany posłuchać również o jakichś pozytywnych aspektach polityki zagranicznej naszego kraju, innej niż zachwyt, że szef polskiej dyplomacji jest po imieniu ze swoim brytyjskim odpowiednikiem i że podejmują się na prywatnych tam kolacjach, w prywatnych domach. Posłuchajmy. No właśnie. Nic nie słyszycie, prawda? Jakby cisza, tylko mucha przeleciała. No bo nie ma takich efektów. Z Rosją do dupy. Z Niemcami już nie najlepiej. Litwini i Ukraińcy mają nas za nic. Baćka od zawsze w opozycji. W Czechach byliśmy ostatni raz na początku października, ale gadka tam była głównie o powodzi. Ze Słowakami ostatni raz spotkał się prezydent w kwietniu. Chiny totalnie olaliśmy na prośbę Amerykanów. Spotkanie z premierem Indii było, ale zakończyło się nie wiadomo czym. Węgrzy też nam nie byli na rękę. O, a jak wygląda prezydent Turcji, to już nawet nie pamiętamy. O, my nie. Ale okazję do przypomnienia sobie miał kanclerz Scholz, który po spotkaniu w Berlinie natychmiast udał się do Ankary. Po co? O, któż wie. Długo panowie ze sobą nie rozmawiali. I nagle taka inspiracja. Po spotkaniu w Berlinie przypomnieli sobie o sobie. A może dlatego, że Turcja, chociaż należy do NATO i stanowi drugą siłę militarną paktu, utrzymuje nieustannie przyjazne stosunki z Rosją. Może to właśnie prezydent Erdogan ma być pomostem, który poprowadzi świat ku nowemu rozdaniu. Że też Niemcy nie brzydzą się dogadywania z Putinem, prawda? No nie brzydzą, bo potrafią w politykę. I zawsze, nawet jak przegrywają jedną czy drugą wojnę, to i tak wychodzą na swoje. O, z pomocą Amerykanów głównie. Jakże odmienne stanowiska dziś przedstawiają wszyscy ci wybitni fachowcy. Jak z ciężkim oddechem, pomimo swoich kiepskich analiz i kalkulacji, nadal zapraszani są do najważniejszych programów i wypowiadają się w sposób autorytatywny, a ich teorie i tak się nie sprawdzają. No wstydu nie mają ci ludzie. Ale może jest jeszcze dla nas jakiś ratunek? Przecież działa w polityce czarny koń, wschodnik zawodów Paweł Kowal. Człowiek z tak wielkimi, szerokimi kontaktami wśród swoich braci z Kijowa z pewnością może w tej sytuacji jakoś pomóc, zadziałać, żeby Ukraińcy wpłynęli na to, co? Żebyśmy jednak brali udział w dyskusji o naszej części świata. Oni go tak szanują, lubią, przyjaźnią się. O, albo prezydent Andrzej Duda
On nigdy nie potrafił jak mężczyzna podać ręki, ale za każdym razem, gdy spotykał się z Załęskim, ściskał, przytulał, snuł opowieści o przyjaźni. Polacy? Nie tylko politycy, nie, nie. Byłoby za dobrze. Ale my sami, jako zbiorowość charakteryzująca się polskimi paszportami, jesteśmy odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Politycy dlatego, że realizowali naiwną politykę, która, jak widzimy, doprowadziła nas do miejsca odosobnienia, a społeczeństwo, ponieważ pochłonięte jest bzdurami sączonymi z telewizorów. Jaki jest pomysł współczesnej władzy, tyle mówiącej o zagrożeniu wojną, która może nadejść? Ano taki, żeby dokręcić śrubę tym, dla których Polska jeszcze coś znaczy i którzy chcą iść w patriotycznym marszu jak co roku bez przeszkód. A może nie są tak głupi, jak nam się wydaje? Może wiedzą, że marsz jest potrzebny i dlatego tak silnie starają się przeszkodzić w jego organizacji? No bo przecież zobaczcie, wiadomo, że aby Polacy zrobili coś solidnie, tak jak trzeba, to należy im tego najpierw zakazać. Więc niech zakazują. My róbmy swoje. Widzimy się na miejscu 11 listopada. Dziękuję, że decydujecie się wspierać moją czuwajową aktywność. Wszystkie moje działania mogą być podejmowane dzięki waszemu zaangażowaniu, dlatego jak zwykle kłaniam się w pas każdemu z was, a szczególnie mecenasom tego społecznego projektu. Bez was to wszystko nie byłoby możliwe. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj działalność, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne, godne uwagi metody wsparcia. Za wszystkie dziękuję. A na odchodne. Obecnemu premierowi Polski podwinęła się mocno noga. Opowieści o wielkim umocowaniu Donalda Tuska w Niemczech można dziś traktować jako mit. Jak myślicie, na czyje konto to wszystko pójdzie? Pogarszające się relacje naszego kraju nawet z Niemcami. A gdzie kryzys migracyjny? Przecież to nadal trwa, to nie wyparowało. Na czyje konto to wszystko pójdzie? Donalda Tuska? Radosława Sikorskiego? Nie. Trwale odbije się to na Polsce i podejściu innych państw do naszego istnienia lub nieistnienia. Więc z czego rży opozycja? Czy chociaż w sprawach polityki zagranicznej, kiedy Polska jest upokarzana i dostaje baty, nie jesteście w stanie na pół dnia zawiesić sporów i mówić jednym głosem? Wystąpić jako monolit, silna pięść na zewnątrz? Czytam pana Waszczykowskiego, Tusk upokorzony. Ale przecież on przyjmuje te upokorzenia w imieniu każdego z nas, również pana. Problem w partyjniackim myśleniu jest taki, że partyjniacy zawsze i w każdej sytuacji utożsamiają interesy konkretnego stronnictwa ze sprawami polskimi lub najczęściej wyobrażeniami o nich. Przy czym oczywiście nie chodzi tutaj o zwykły podział ludzi na zwolenników tego czy innego polityka, ale na bezskrytycznym podchodzeniu do wszystkiego, co mówią partyjni liderzy, i o ślepą wiarę też chodzi w to, że każdy z nich ma jakiś plan. Nastąpił też pewien bardzo wyraźny zwrot, w którym to nie politycy muszą już jedynie zabiegać o przychylność elektoratu, ale to wyborcy sami robią wszystko, aby móc być oficjalnie zaliczonym do tego czy innego stronnictwa, publicznie, głównie w internecie. Jaki to jest rak? Wielkie państwa znów dogadują się z Rosją. Chcą jak najszybciej przywrócić swoje pokaleczone gospodarki na właściwe tory. A u nas jak zwykle. Płacze i żale stojącego u szczytu Mont Blanc. Ileż razy będziemy jeszcze jak kordian wystawali i krzyczeli w pustkę. Nie myśli wielki trzeba z ziemi lub z błękitu. Spojrzałem ze skały szczytu, duch rycerza powstał z lodów. Winkelried dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył. Ludy, Winkelried ożył. Polska Wilkenriedem narodów. Poświęci się, choć padnie, jak dawniej, jak nieraz. Polski interes narodowy nie ma nic wspólnego z prorosyjskością czy antyrosyjskością, ale jest zwykłym i powinien być zwykłym pragmatyzmem, który nad Wisłą od kilkudziesięciu, ba, kilkuset lat już po prostu nie występuje. Gdyby zbudować muzeum zapomnianych cech polskich, pragmatyzm powinien zajmować najbardziej eksponowane miejsce i to jeszcze w największej, przeszklonej gablocie, tak aby każdy mógł sobie dokładnie go obejrzeć, podziwiać i zatęsknić. Nie wiem jak wy, ale ja tęsknię.
Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.